dziewczynki. Dobrze. Weź się ogarnij, bo żal patrzeć na ciebie. Nie wiem, nie wiem, nie jestem pewien. To zwykła suka, nie zasługuje na ciebie. Ale nie wiem, nie wiem, wciąż nie jestem pewien. Mam ci przypomnieć, co cię tutaj spotkało. Kiedy wracasz po robocie urobiony, jak ich mało. Otwierasz drzwi kuchni i patrzysz nieśmiało, jak twój sąsiad robi twoją pannę w porannę kakao. Przecież mówiłam ci to zawsze i wszędzie, synu. Tej larwy motyla to nie będzie, nie ma, nie było. Nawet się nie zanosi, larwa się prosi, dziś już wynosisz. Przecież mówiliśmy ci zawsze i wszędzie, stary. Tej larwy motyla to nie będzie, nie ma, nie było. Nawet się nie zanosi, larwa o jedno tylko prosi. Lekcja druga odbyła się na stoku. Jak co roku, tak jak co roku. Trener narciarstwa, on tam mają już na oku. Ty wybierasz pokój, bo lubisz spokój. Szkoda, że narty te na tym polegały. Zamiast kików trzyma w ręce dwie duże męskie pały. Zamartwiasz się w pokoju, oblany zimnym potem. Ale ona wróci później, bo teraz ma robotę. Przecież mówiłam ci to zawsze i wszędzie, synu. Z tej larwy motyla to nie będzie, nie ma, nie było. Nawet się nie zanosi, larwa się prosi dziś już wynosić. Przecież mówiliśmy ci zawsze i wszędzie, stary. Ty larwy motyla to nie będzie, nie ma, nie było. Nawet się nie zanosi, larwa o jedno tylko prosi. Przecież mówiłam ci to zawsze i wszędzie, synu. Z tej larwy motyla to nie będzie, nie ma, nie było. Nawet się nie zanosi, larwa się prosi o jedno prosi. Przecież mówiliśmy ci zawsze i wszędzie, synu. Z tej larwy motyla to nie będzie, nie ma, nie było. Nawet się nie zanosi, larwa o jedno tylko prosi. Dzień! Zdukiliśmy tekst. Oh fuck. Check my flow.